Cześć kochani! W dzisiejszym odcinku Lilalu będziemy rysować sylwestrową kreację. Poza standardowymi przyborami potrzebujemy również brokatu, który możemy kupić w zasadzie w każdym sklepie, na przykład plastycznym, oraz klej. I klej możemy kupić na przykład w sztywcie, ponieważ jest bardzo wygodny. Oczywiście całą pracę zaczynamy od kolorowania ciała. Potem przechodzimy do włosów. Tym razem na modelkę wybrałam sobie tygrę, ponieważ rudy jest piękny, a tygry jeszcze nie rysowałam. W trakcie pracy nad włosami od razu zaznaczyłam sobie dekoracje we włosach. No i oczywiście przeszłam do naszego meritum. Pracę rozpoczęłam od bluzki. Farbą akrylową w kolorze czarnym pokryłam całą jej powierzchnię. Bardzo cienkim pędzelkiem konturowym wypełniłam również powierzchnię pomiędzy sznurówkami gorsetu. Następnie jasnym kolorem kredki zaznaczyłam sobie konkretną powierzchnię, którą będę chciała wypełnić brokatem. Tą powierzchnię w pierwszej kolejności bardzo dokładnie pokryłam klejem. Następnie tą powierzchnię posypujemy dużą ilością brokatu i dogniatamy go palcem. Upewniwszy się, że brokat dobrze przylega do kartki, musimy teraz oczywiście pozbyć się tych resztek, które nam zostały. Następnie nożykiem do papieru delikatnie wyrównujemy krawędzie. Ewentualnie, jeżeli gdzieś brakuje nam brokatu, poprawiamy oczywiście w tych miejscach klejem i na nowo posypujemy brokatem. No i teraz, mając taką ładną, mieniącą się bluzeczkę, przechodzimy do dolnej części, czyli spódnicy z gorsetem. Całość pokrywam mocno rozrzedzoną i rozrobioną z wodą farbą w kolorze łososiowym. Dzięki temu, że farba jest rzadka, widać wszystkie rysy i kontury ołówka. Farba to oczywiście nasz podkład, po którym potem będziemy dalej rysować kredkami. Jeżeli macie ochotę zrobić spódnicę w innym kolorze, to śmiało próbujcie. Naturalnie tych kreacji sylwestrowych jest zapewne mnóstwo. Tyle, ile macie pomysłów w głowach. Natomiast ja wymyśliłam sobie taką spódnicę z gorsetem z dużą ilością farban. Teraz, gdy farba jest sucha, chwytam za kolor różowy i oczywiście nakładam ten kolor w miejscach, w których ma być cień. Zaznaczam nim wszelkie wgięcia oraz wgłębienia na sukni. Natomiast kolorem białym zaznaczam te miejsca, które są wypukłe i mocno oświetlone. Jeżeli będziecie rysować sukienkę w innych kolorach, pamiętajcie, aby dobrać odcienie z tej samej grupy kolorystycznej. Czy
Czyli jeżeli rysujemy sukienkę w błękitach, to rysujemy ją w błękitach. Jeżeli rysujemy ją w różach, to rysujemy w różach. Pamiętajcie tylko, aby kolor podkładowy był tonacją pośrednią pomiędzy bielą a kolorem, którym zaznaczamy cienie. Teraz oczywiście sięgamy po kolor brązowy i kolorem brązowym wzmacniamy te miejsca, które toną w najgłębszym cieniu. Potem robimy dokładnie to samo z kolorem czarnym, ale już bardziej sporadycznie. I tym oto sposobem kreację sylwestrową mam już praktycznie gotową. Teraz trzeba tylko białym żelpenem zaznaczyć te malutkie koronki, no i oczywiście wszystkie pozostałe dodatki. No to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, wesołych świąt i Sylwestra!